Lubicie matematykę? Lubicie rozwiązywać zadania matematyczne? Wiem, że różnie z tym bywa. Tymczasem matematyka to życie. Otacza nas, jest wszechobecna. Czy chcecie być świadomymi dorosłymi, którymi trudno manipulować? Chcemy pokazać Wam, że warto polubić matematykę. Znajomość matematyki ułatwi nam dokonywanie trafnych wyborów, gospodarować posiadanymi zasobami, pieniędzmi, paliwem czy czasem, racjonalizować ryzyko związane z inwestycjami i zaciąganym kredytem. Dlatego uczymy się matematyki, bierzemy udział w konkursach i nie chodzi o to, by wygrać, ale żeby być lepszym od samego siebie. Dużo pracujemy samodzielnie z pomocą internetu. Korzystamy z takich stron jak na przykład matematyka.pisz.pl, będąca kompendium wiedzy matematycznej, czy podobne matmana6.pl czy mat.edu.pl. Zadań szukamy natomiast w archiwach stron internetowych Kuratorium Oświaty, np. kuratorium.krakow.pl. Czasami można też tam znaleźć klucze rozwiązań. Ciekawe zadania znalazłyśmy także na stronie liga.mat.umk.pl. Rozwiązujemy zadania także spoza podstawy programowej. Dlatego zawsze rozpoczynamy od poznania twierdzeń, własności figur czy wzorów, które są niezbędne do rozwiązania zadania. Jeżeli mimo to mamy trudności, to szukamy w sieci rozwiązania tego zadania lub jemu podobnych i analizujemy go. Klucze rozwiązań pomagają nam się sprawdzić. Zobaczmy, jak rozwiązałyśmy zadanie. Zadana liczba 200 miliardów 31 jest podzielna przez A 3, B 4, C 5, D 9, E jest liczbą pierwszą. Na stronie mat.edu.pl znalazłyśmy cechy podzielności liczb naturalnych. Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Suma cyfr liczby 200 miliardów 31 wynosi 6. 6 jest podzielne przez 3, zatem 200 miliardów 31 jest podzielne przez 3. Dla ciekawości sprawdźmy dalej. Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry są podzielne przez 4. 31 nie jest podzielne przez 4, zatem 20 miliardów 31 nie jest podzielne przez 4. Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli jej ostatnia cyfra to 5 lub 0. 1 nie jest ani piątką, ani zerem, więc zadana liczba nie jest podzielna przez 5. Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma jej cyfr jest podzielna przez 9. 6 nie jest podzielne przez 9, zatem 200 miliardów 31 nie jest podzielne przez 9. Zostało jeszcze sprawdzenie, czy zadana liczba jest liczbą pierwszą. Liczba pierwsza to liczba naturalnie większa od 1, podzielna tylko przez 1 i przez samą siebie. Tą informację również znalazłyśmy na stronie mat.edu.pl. Zadana liczba jest podzielna przez 1, przez 200 miliardów 31 i przez 3, co wcześniej sprawdziłyśmy, zatem nie jest liczbą pierwszą. Odpowiedź. Zadana liczba jest podzielna przez 3. Jeszcze raz zachęcamy, by uczyć się matematyki, pomimo tego, że czasami nauczyciel krzyczy. Uważamy, że warto i że opłaca się do tego wykorzystać sieć. Pa! Pa!